szklanego kowadła. Cóż, to nie ja go wybrałam. Nie, nie. Wszyscy wiemy, kto. To my ten badanie. Nie wiem. Żeby zaznaczyć, gdzie wysoko... Zbawczyni. Tylko ty mi zostałaś. Conover. To zbawczyni Południka, nie twoja. Po prostu Aloy. Czego chcesz? Nikt mnie nie słucha. Ale zaćmienie... Oni są w beznadziei. Znowu to samo. Już ich pokonała, a ty chcesz ją zanudzać swoimi bredniami? Niektórzy zbiegli na zachód po bitwie pod oświecą. Widziałem, jak Laruwik, zwiadowca, wykrada się na spotkanie. Próbowałem podsłuchać, ale zauważyli mnie. A Laruwik chciał mnie zabić. Broniłem się. Nie chciałem tego. Nie ma niezbitych dowodów łączących Laruwika z zaćmieniem. A skoro Conover nie przeczy, że zabił towarzysza broni, Nozar skazał go na śmierć. Skąd pewność, że ten Laruwik pracował dla zaćmienia? Cóż, byłem za daleko, by usłyszeć. Ale uchwyciłem, jak mówią, zaćmienie. Słyszałem bardziej naciągane argumenty, ale i tak jest słabo. Historia z zaćmieniem może być tylko próbą uniknięcia śmierci. Skoro muszę umrzeć, niech będzie. Tylko jeśli to zignorujemy, zginą także inni. Powiedz mi, co dokładnie się stało? Niedawno, przy zmianie wart, obcy przemknęli przez bramę. Zanim to zauważyliśmy, byli już w wąwozie. Nozar uznał, że nie trzeba ich ścigać. Ten aktowie ich załatwią, powiedział. Nozar wiedział, co robić, świeć słońce nad jego duszą. Zwiększył liczbę patroli, zganił strażników i wszyscy zajęli się swoją robotą. Lecz ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Wszyscy tu jesteśmy ostrożni, czyli ktoś celowo nie domknął bramy. A Laruwik, cóż, on zawsze narzekał na oficerów. Ale tym razem nie pisnął słowa. Zaś po wypadku zaczął zachowywać się inaczej, nerwowo. Więc jak tylko zobaczyłem, że wymyka się z koszar, ruszyłem za nim. Spostrzegłem, jak się z kimś kłóci, a gdy Laruwik wspomniał o zaćmieniu, próbowałem się zbliżyć, ale usłyszeli mnie. Obcy uciekł, a Laruwik rzucił się na mnie z nożem. To była chwila. Strażnicy usłyszeli hałas i znaleźli mnie nad ciałem. Czemu mu nie wierzysz? Przeczesaliśmy lasy, przeszukaliśmy prycze Laruwika dwukrotnie i nic tam nie było. Słuchaj, Conover to równy gość. Nie wierzę, by zabił Laruwika z zimną krwią. Ale Nozara interesowały tylko fakty. Reszta zaś idzie za jego przykładem. A te są takie, że Conover zabił strażnika. Nie przeczy temu, prawda? Tak, ale tam są ludzie z zaćmienia. A skoro nie ma dowodów na poparcie historyjki o zaćmieniu, cóż, martwego nie przepytamy. Hej, a jak znajdziesz pachołków zaćmienia knujących po lasach, to daj nam znać. A propos tego spotkania. Słyszałeś może coś więcej o ich planach? Nie. Ale polana, na której się spotkali, jest na wschodzie, za rzeką. Przeszukał już ją tuzin żołnierzy, Conover. Niczego tam nie ma. Widzę znacznie więcej niż inni. Jeśli są w beznadziei, znajdę ich. Dziękuję, Aloy. Niech ci słońce sprzyja. Nie budź w sobie nadziei, żołnierzu. To musi być ta polana, na której Conover widział zaćmienie. Ślady krwi. Dobra, można zacząć się od tego.
pewnie i tu Conover zabił tego strażnika. Może Focus mi pokaże, czy naprawdę był tu ktoś jeszcze. Widzę mnóstwo śladów żołnierzy Cardge. Tylko przeszkadzają. Połamane gałęzie. Czy ktoś tu był? Słabo widoczne ślady. Oddalają się od samotnego światła. Może Focus pozwoli mi utrzymać trop. Zobaczmy, dokąd prowadzą. Może Conover sobie tego nie wymyślił. Się tu kręci. Może jak je wyminę, uda mi się go znów podjąć. Jeśli znajdę odpowiedni kocioł, nauczę się wyminować te maszyny. Mogę to później wyjąć ze schowka. Dużo krwi. Kimkolwiek był ten goniec, ta maszyna musiała go zranić. Focus może mi pomóc w ruszeniu się. Ten ktoś poszedł w stronę mostu.
Mandarze. Goniec próbował chyba opatrzyć swoje rany, zanim ruszył dalej. Dam radę ruszyć tym śladem. Mogę to... Gdzie mogłeś sobie pójść? Ślad się urywa. Musiał wejść do jaskini. Z taką raną zakładam, że ledwie żyje. To mi wygląda na dobrą kryjówkę. Ale nie wiemy, czy Larubik zginął. Nie zjawił się w miejscu spotkania, więc albo zabił go strażnik, albo stracił nerwy. Będziemy musieli przebić się przez bramę. A potem co? Tylko Rejak miał kontakt z Bezrechem, a teraz też nie żyje. W razie czego znajdziemy Bezrecha. Ale najpierw samotne światło. Uderzamy przy najbliższej zmianie warty. Konover miał rację. Muszę ich powstrzymać, zanim skrzywdzą kogoś jeszcze. Gdyby nie ta przeklęta Nora, to królestwo słońca byłoby nasze. Was będzie cierpiał. I to będzie dobry dzień. Wkrótce ruszymy na... Zamieniłem wygody południka na...
upadnie. Czuję to w sercu. Powstanie nowe cesarstwo, a ja będę jednym z przywódców. Widziałem tam ruch! Nie ma żadnych innych ruch! Widzicie, jak trawa się rusza? Zaćmienie jest nie tylko w beznadziei. Jeśli ten rejak był ich jedynym łącznikiem, mogłem mieć fokus. Wtedy dowiedziałabym się, gdzie są. Zgaduję, że to rejak. Krwawy ślad musiał należeć do niego. Wykrwawił się po drodze. Miałam rację. Rejat miał fokusa. Wierni członkowie Zaćmienia, jeśli to widzicie, to opuściliście Królestwo Słońca, podążając nową drogą. To już prawie koniec tej podróży. Idźcie za Słońcem poza bramę Samotnego Światła, a znajdziecie chwałę przyszłych podbojów. Czeka nas nowe Imperium! Muszę odwiedzić Wezrecha i zdławić to nowe Imperium Zaćmienia, zanim na dobre się zacznie. Tu są współrzędne, za Samotnym Światłem. Maska Rajada pomoże mi udowodnić niewinność Konovera. Zabiorę ją do Samotnego Światła. Eksploracja kotłów pozwala mi dominować tę maszynę. Kiedy walczyłam z Zaćmieniem w południku, myślałam, że to już koniec. Bo się mieniłam. Nie poddaję.
Poprawię się. Gotowy? Pobudka, żołnierzu. Wróciła. Aloy! Znalazłaś coś? Uciekinierzy z zaćmienia obozowali po drugiej stronie lasu. Chcieli się przebić przez samotne światło. Pomogłeś ocalić wielu ludzi. Aloy, ja ci akurat wierzę. Ale inni oficerowie, twoje słowa mogą ich nie przekonać. Jeśli chcą dowodu, pokaż im to. I powiedz, że ten człowiek ryzykował życie, żeby wyeliminować szpiega zaćmienia. Ho, czyli jesteś jego zbawczynią. Moje gratulacje, żołnierzu. Jesteś wolny. Wypuszczę cię przy najbliższej okazji. Właściwi ludzie to zobaczą, słowo. To koniec? Koniec z zaćmieniem? Prawie. Ci obcy, o których mówiłeś. Ci, którzy wdarli się do samotnego światła. Ich wódz jest groźny. On gdzieś tam jest, na zakazanym zachodzie. I zbiera swoją armię. Na słońce i cień, ty ruszysz, żeby go powstrzymać. Spróbuję. Chcę pomóc. Umiem walczyć. Tak, wiem o tym. Ale wiele przeżyłeś. Jak wyjdziesz z celi, ciesz się wolnością. Zasłużyłeś. Powodzenia, zbawczyni. Ej, panna! Wszystko gotowe? Będę się martwić, że zabraknie.
Oby smakowało równie dobrze, jak wygląda. I popatrzę, jak uśpyka. Witamy cudzoziemcy. Dobrze. Nie ma sensu używać tu kwasu. Współrzędne, które Wezrę dał zbiorom bez nadziei. Pora zobaczyć, co knuje zaćmienie. Tu są jacyś ludzie. Utarł. Czy ktoś ich zmusza do kopania w tych ruinach? Zaćmienie. Pewnie zmuszają Utarł, żeby dla nich pracowali.
Muszę dostać się do tych ruin i dowiedzieć, co pnuje. Te maszyny wyglądają na zdominowane. Lepiej uważać. Teraz cię masz! Zaatakowano wykopalisko! Cudzoziemka jest tu!
wybrałaś złe miejsce na atak. To już wszyscy. Teraz muszę wejść do tych ruin. Pomogę ci wejść. Plany bez recha. Pogadajmy. Nie otworzysz z tej strony. Ma jakiś specjalny zamek. Dranie z zaćmienia. Dobrze im tak. Czyli Wezry znalazł sobie fortecę z prawdziwego zdarzenia. Słuchaj. Chcesz ich zaskoczyć? Wykorzystaj górne rusztowanie. Południowy mur nie jest jeszcze gotowy. Wezry ukrył się po drugiej stronie jamy. Kim jesteś? Jesteście. Jestem Jef. Z plemienia Utaru. Zaćmienie grasowało wokół pieśni ziemi i porywało naszych ludzi. Zarobiłbym się na śmierć, gdyby nie ty. Więc zaćmienie was porwało? Tak. Ruszyłem na wyprawę, zanim mnie pochwycili. Wyprawę? No, raczej na poszukiwania złomu. Pieśń ziemi nie jest zbyt bezpieczna. Mało jedzenia, mało pracy. Oczywiście, 100 razy lepiej niż w tym szambie. W przyszłości zostanę w pobliżu domu. Pozostali uciekli. Nic im nie będzie? Popędzą do pieśni ziemi. Pewnie uda im się tam dotrzeć. Raczej martwię się o tych, co zostali w środku. Oni wciąż nie mogą wyjść. Będę ich wypatrywać. Wiesz przypadkiem, czego mam się spodziewać? Zbirów zaćmienia, zabójczych maszyn, strasznej broni przedwiecznych. Wiesz, jakiej broni? Co za pytanie. Ja się cieszyłem z każdej chwili bez bicia. Ale ich wódz zawsze brzęczał o władaniu pradawną mocą śmierci. To nie brzmi dobrze. Powinieneś chyba wrócić... I stracić okazję na zemstę? Pomogę ci! Więc zostań tu i zostaw walkę mnie. Jeśli kogoś uratuję, to widok twojej twarzy ich ucieszy. No to życzę ci szczęścia. Ja sobie posiedzę i popatrzę. Przedwiecznie musieli tu stoczyć jakąś ciężką bitwę. Przedwieczni stoczyli tu zaciekły bój. To miejsce chyba było oblężone. Ludzie cienia, krew i niewolników zrusiły to prawda na korytarz. Nie bardzo, nie samozniwo. Kiedy mogę wejść? Zachowam je na później. Budujemy przyszłe imperium. Jako nieliczna garstka zaćmienie nie będziemy władać tysiącami. Czas z tym skończyć. Jesteśmy wolni. Możemy podbijać.
poprzestaniemy na południku. Znany świat zadrży, gdy nasz cień rozciągnie się ponad ziemią. Długonóg zawsze rozpoczął. Pamiętajcie, tylko ja mogę wam to dać, poprowadzić was, albowiem nie jestem już lepiej człowiekiem. Władam potęgą samej śmierci. Ktoś lubi brzmienie swojego głosu. Ludzie cienia, krew i pot niewolników zrosiły to pradawne pole bitwy. Niebawem zbierzemy żniwo naszego przeznaczenia. Przydać. Jako nieliczna garstka będziemy władać tysiącami. Maty Karcza przestaną być nam przemieniem. Jesteśmy wolni. Możemy podbijać. I nie poprzestaniemy na południku. Znany świat zadrży. Tam go poszukam. Władam potęgą samej śmierci. Muszę ich uwolnić. Szybko. Pomóż nam! Uspokójcie się. Zaraz was uwolnię. O, chwała ci. Zbudujemy przyszłość. Trzymajcie się. Wyciągnę was stąd. Jesteście bezpieczni. Uciekajcie jak najdalej stąd. Ale co zrobisz? Posprzątam ten bajzel. Sama? To pewna śmierć. Jasne. Dla tych zbirów. Słuchajcie, znajdźcie kryjówkę. Ja się tym zajmę. Pora zająć się Wezrechem. Jesteśmy wolni. Możemy podbijać.
ja sam jeden będę władać sztukami przedwiecznymi. A kiedy już przejmę ich moc, zabezpieczę nam przyszłość. Może najpierw zabezpiecz swoją kryjówkę. Zbawczyni Południka. Jak miło, że sama się oddajesz. Zamilcz, Wezry. To koniec. A skąd? Może wyparłaś nas z królestwa. Ale nadeszła pora zemsty. Teraz są czujni. Niszczyciel nie ułatwia sprawy. Trzeba go załatwić. Szybko! Możesz mnie zaskoczyć? Musiałbyś się bardziej postarać. Wystarczy to. Oboje zginiemy w mgnieniu oka. W porządku? Tak, tak. Dam radę. Miałem nadzieję, że dasz tym łotrom do wiwatu, ale to... jest piękne. Pozostali. Mieli się ukryć. Czy oni... Wszystko dobrze. Wszyscy mają kryjówkę.
Będziemy tu obozować, aż odzyskamy trochę sił. Potem wezmę ich do pieśni ziemi. Dzięki, Ew. Słuchaj, czasem wśród swych majaczeń Wezre wspominał dawnych towarzyszy. Mówił, że lada dzień tu będą. Grozi nam coś? Nie wiem, ale dowiem się tego. Wezre spędził tutaj trochę czasu. Rozejrzę się. Sprawdzę, czy zostały tu jeszcze jakieś siły zaćmienia. Wierni członkowie zaćmienia, jeśli to widzicie, to opuściliście Królestwo Słońca, podążając nową drogą. To już prawie koniec tej podróży. Idźcie za słońcem poza bramę samotnego światła, a znajdziecie chwałę przyszłych podbojów. Czeka nas nowe imperium. Już to kiedyś widziałam. To był chyba ostatni. Zostawiłem wiadomość w beznadziei. Jeśli inni żyją, znajdą ją i dołączą tu do mnie. Nie, jeśli już się nimi zajęłam. A zajęłam się. Mogę użyć fokusa. Może coś wykryję. Musieli poddać się mej władzy. Jedno trzeba mu przyznać. Miał rozmach. No to już wiem chyba wszystko. Dam znać Jehowi o tym, co ustaliłam. Jak poszło? Kompani Wezrecha nie żyją. U Taru nie muszą się już obawiać zaćmienia. Podobnie jak reszta świata. Cóż, nie myślałem, że taki zbieracz jak ja mógłby pomóc komuś takiemu, ale... W każdym razie, Aloy, szukaj nas w pieśni ziemi. Do zobaczenia.